Dzień dobry. Witamy wszystkich, którzy odważyli się dzisiaj tutaj być i macie nieodpartą potrzebę nas słuchać. Hallelujah. Przyjaciele, dzisiaj jest kolejny piękny dzień, w którym możemy usłyszeć i doświadczyć tego, jaki wielki i dobry jest Bóg. Bóg nie wyrysowany, nie wyrzeźbiony, nie wymalowany, tylko żywy. Żywy Bóg. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który jest odpowiedzialny za to, że wszystko powstało. Jedyny, prawdziwy i święty. On, który pokazał ludzkości, że tak mu zależy na niej, że zszedł na ziemię jako człowiek, jako Jezus Chrystus. I chcemy, żebyście dzisiaj mogli poprzez to, co usłyszycie od nas, doświadczyć realnej obecności tego Boga. Ja nazywam się Artur Ceroński. Jestem człowiekiem, który właśnie 20 kilka lat temu poznał osobiście tego Boga. Poznałem Boga w okolicznościach, które były najmniej sprzyjające do tego, żeby rozpoczynać nowe życie. Kiedy zostaniecie z nami i będziecie chcieli nas słuchać, dowiecie się o tym więcej. A teraz, Ojcze, dziękujemy Ci za to miejsce, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za tą ziemię, za to, że jesteś tutaj na tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie, wielki Jezus. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wiecznie ten sam. Uwielbiamy Ciebie, Mesjaszu. Ty, który wszystko stworzyłeś mocą swojego słowa. Ty, który powiedziałeś i stało się. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Eko to korelerele paketelere haj. Hallelujah! Jezus! Królu nasz! Hej! Bóg mieszka we mnie i odnawia się. Tak! Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Tak, królu! Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Wywyższamy Ciebie! Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Hey! Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Uwielbienia pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała Jezusowi. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus. Tylko Jezus. Panem jest. Tylko Jezus jest Panem. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Uwielbienia pieśń. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz. Życiodajny! Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Uwielbienia Jezusowi. Chwała, chwała Ci Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Halleluja! Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Jezus, tylko Jezus Panem jest. Duch Twój mieszka we mnie! Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płonie deszcz na spragnione serca. Życiodajny! Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń.
razem chwała! Chwała Jezusowi, który za mnie życie da! Jezus! Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie! Uwielbiamy Ciebie! Jezus, tylko Jezus Panem jest! Jedynie chwała Jezus jest Panem! Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Alleluja! Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus! Tylko Jezus Panem jest. Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie pieśń. Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię, uwielbienia niech popłynie pieśń. Alleluja! Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Alleluja! Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus Panem jest. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Uwielbiamy Ciebie, Królu nasz. Jezus we mnie. Jezus. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Czcimy Ciebie, Jezus. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja! To Twoja nadzieja! Chwała! Chwała! Jedyna odpowiedź Boga! Który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Alleluja! Jezus we mnie! Jezus we mnie! Nadzieja chwały! Nadzieja chwały! Oho. Jezus we mnie! Nadzieja chwały! Nadzieja chwały! Oho. Chwała! Chwała Jemu! Jezusowi, który za mnie życie dał. Jedynemu Bogu! Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus jest Panem! Chwała jedyny Bóg, Jezusowi, który za mnie życie dał.
Stwórca wszystkiego. Chwała temu, który wielczy, umiłował mnie. Kora la ra la fa kej. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. To wielki, święty Bóg. Nadzieja chwały, oho, 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 oho. Jezus we mnie, Jezus we mnie. Nadzieja chwały, jedyny prawodawca. Nadzieja chwały, On, który jest życiem. Może to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałeś dzisiaj. Że usłyszysz o wielkim Bogu. O Bogu, który nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią. O Bogu, który przed założeniem świata zaplanował właśnie Ciebie. Jesteś Jego tworem. Czy w Niego wierzysz, czy w Niego nie wierzysz. Jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo. On dzisiaj mówi do Ciebie, abyś wybrał Jego jako Pana i Zbawiciela. Żebyś nie czekał. Każda sekunda zwłoki działa na Twoją niekorzyść. Bo Syn został nam dany. Tak Bóg pokochał właśnie Ciebie, że uratował Cię przed Jego sprawiedliwym gniewem. Przez to, że dał ukrzyżować swojego Syna Jezusa. Korzystaj dzisiaj z potężnej mocy łaski Boga. Tego ci nie da nikt, żaden człowiek. Halleluja! Yeah. Uwielbiamy Ciebie! Patrzę sobie na ten świat. Ty patrzę! Jak szybko mija dzień za dniem. Miłosny tańcu wiruje wciąż. I jedno już na pewno. Tyś darem, Jezu mój. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Zmartwychwstałeś, Jezus! W sercu masz Chrystusa blask. Hej, hej, hej! Czy mieszka w Tobie człowiek mój? Czy mieszka w Tobie? Już ciemność ucieka przed światłem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Patrzę sobie na ten świat. Ty patrzę sobie na was. Jak szybko mija dzień za mnie. Patrzę jak mijacie. Miłość w tańcu wiruje wciąż. Ale to nie jest koniec. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. To największy dar Boga dla ludzkości. Wolę Boga wykonałeś. Jezu, Jezu, Jezus. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś, Jezu mój. Czy w sercu
Jezu masz? Czy mieszka w tobie człowieku? Zapytaj sam siebie! Jeszcze miłość ucieka przed światłem. Hej! Padnij teraz do jego nóg. Wow! Tyś darem! Tyś darem! Mój Jezus, tyś darem! Mój Jezus, tyś darem! Wolę Boga! Ciebie! Znów patrzę sobie na ten świat. Znów patrzę. Jak szybko mija dzień za dniem. Uwielbiamy Ciebie! W miłosnym tańcu wiruję wciąż. I jedno już na pewno wiem. Tyś darem! Alleluja! Mój Jezus, tyś darem! Darem jest. Wolę Boga wykonałeś! Zmartwychwstałeś! Ho, 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 ho! Wolę Boga wykonałeś! Czy w sercu masz Chrystusa blask? Ola katara, la, 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 czy mieszka w tobie człowieku? Jest ciemność ucieka przed światłem. Tyś darem, Jezu! Mój Jezus, tyś darem, błogosławiony Panie mój. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Halleluja! Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. To była wola Boga. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. To właśnie z woli Wszechmogącego Boga Jezus Chrystus został ukarany za grzech ludzkości, za grzech odstępstwa od Boga. To była wola Boga, żeby jeden poniósł karę za wszystkich, abyś dzisiaj ty i ja mógł być człowiekiem, który jest w stanie w prosty sposób przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. To się wydarzyło. Na to nie trzeba zapracowywać. Na to nie trzeba zasługiwać. Dzisiaj jest czas łaski, niezasłużonej Bożej przychylności dla Ciebie. Przyjmij to prostym aktem wiary. Jest napisane w Piśmie, kto uzna Jezusa jako swojego Zbawiciela i ustanowi Go jako Pana swojego życia, będzie zbawiony na wieczność. Śmierć nie musi być problemem. Jeszcze dzisiaj dokonaj prostego aktu. Aktu zwycięstwa nad śmiercią. Chwała Ci, Jezus. Dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy tutaj są. My proklamujemy prosto w ich serca moc Twojej łaski. He! Ruszamy w dal, rozkazem otwieram drzwi. Duch Święty w nas, Duch Święty w nas. Uderzam ze wszystkich sił. Hej! Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. W ciemności za błonią chwyta mnie, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Nie zgubię mój Kościele! Mój Kościele to! Hej! Hej! Wroga mieczem słowa. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat, Jeszua i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas, Duch Święty po wszelki czas. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat, Jeszua i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Jak róży ciel, złe słowa ranią mnie raz. Nie zgubię łez, nie gubię łez, bo rozpoznałam swój czas. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. W ciemności zagłonią chwyta mnie, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Nie zgubię się. Mój Kościele, wroga mieczem słowa bij, ramię w ramię
ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ruszamy, ruszamy w tak. Ruszamy! Rozkazem otwieram drzwi. Duch Święty w nas. Duch Święty w nas! Uderzam ze wszystkich sił. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. Ciemności za dłonią chwytam je, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Mam pewność! Ej, mój goście, to wroga! Wroga! Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię w ramię, ramię popłyniemy razem, popłyniemy. Ty wierzysz to? Diabelska brama, to nie jest żaden drama. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Jak róży cię, złe słowa ranią mnie raz. To nie religia! Zgubię łez, bo rozpoznałam swój czas. To życie! Ja mam Bogu, mam dobrze wiem. W ciemności za dłonią chwyta mnie, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Nie, 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 o, nie, nie! Mój gościele, to wroga mieczem słowa bij. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama. Jest żaden dramat, Duch Święty wśród nas. Duch Święty! Uwielbiamy cię! Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki. Jak róży cię, złe słowa ranią mnie raz. Nie zgubię łez, nie zgubię, bo rozpoznałam swój czas. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. Ciemności za dłonią chwytam je, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Mój kościele, tańcz! O, tańcz! Wroga mieczem słowa bij. Mieczem Boga! Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Duch Święty jest tutaj. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Możesz go doświadczyć. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię, ramię w ramię popłyniemy razem, ratując świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki. Ruszamy w dal, ruszamy w dal. Rozkazem otwieram drzwi. Duch Święty w nas, uderzam ze wszystkich sił. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. Ciemności za dłonią chwytam je, więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Mój kościele, tańcz! Wroga mieczem słowa bij. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja, diabelska brama, to nie jest żaden dramat. Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię w ramię popłyniemy razem. Zobacz to! Ratując ten świat, Jeszua i ja, diabelska
brama. To nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas. To nie jest żaden dramat. Po wszelki czas ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jezusa i ja. Diabelska brama. To nie jest żaden dramat. Widzisz to? Diabeł nie jest problemem. Diabeł nie jest żadnym problemem. Diabeł jest niczym. On robi jedynie to, na co człowiek mu pozwoli. Ale kiedy uwierzysz w proste przesłanie, że gdy przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to wielki Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, zaczyna mieszkać w tobie. I władza, którą On posiada, zaczyna mieć dostęp do twojego życia. To wtedy diabeł przestaje być dla ciebie problemem. Słowo Boże mówi, że choćby koło twojego boku padło 1000, nic ci nie będzie. Jestem człowiekiem, który osobiście poznał Jezusa. 20 parę lat temu byłem zawodowym przestępcą i siedząc po raz któryś z kolei w więzieniu dla recydywistów w Sztumie, przeczytałem w Piśmie Świętym, że można osobiście poznać Boga. Byłem człowiekiem mającym pieniądze. Potrafiłem sobie radzić, ale wiedziałem gdzieś w głębi serca, że nie znam tego, który jest Panem Panów i Królem Królów. Wiesz co? Możesz znać bardzo wielu ważnych ludzi. Możesz znać gwiazdy różne. Możesz znać polityków. Ale Słowo Boże mówi, że ludzie są jak trawa. Oni schną i przemijają. Ale ten, który stworzył wszystko, był, jest i będzie. I wszystko przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie. I ja uwierzyłem w proste Jego Słowo, w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych, że moje grzechy zostały przebaczone. I ja uwierzyłem w to i aktem tej wiary chwyciłem się Bożej łaski i stałem się nowym człowiekiem. Już nigdy nie popełniłem przestępstwa. Już nigdy nie byłem naćpany. Już nigdy nie leżałem na dnie życia. Bo wielki Bóg wypełnił moje wnętrze swoją mocą. Jestem człowiekiem Boga. Nazywam się Artur Cerojski. Wspomnijcie to, co słyszycie dziś. Bo to jest dzień twojego zbawienia. To nie religia. To wezwanie do relacji. Hepe koto kolara la ramahaka. Eko tira lere le mehena. Oli glorie lere la padre le hori la selas. Aniołowie Boga, wchodźcie w obecność ludzi na tym miejscu. Niech Święty Duch przekonuje ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Uwywyższam Cię, Święty Jezus. Wywyższam Cię nad tymi ludźmi. Ruszamy w dal. Rozkazem otwieram drzwi. Rozkazem. Duch Święty w nas. Duch Święty w nas. Uderzam ze wszystkich sił. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. W ciemności za dłonią chwytam je. Więc pewność mam, że nie zgubię się. Nie, nie zgubię się. Wow! Mój Kościele, to i mieczem. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jezusa i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Jak róży cię. Złe słowa ranią mnie raz. Nie zgubię łez, bo rozpoznałam swój czas. Ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem. W ciemności za dłonią chwyta mnie. Więc pewność mam, że nie zgubię się, nie. Ho, 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 ho. Mój Kościele, to Boga mnie.
Jeszua i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja. Wywamy Ciebie. Diabelska brama to nie jest żaden dramat. Duch Święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat. Jeszua i ja. Jeszua i ja. Działo się to dawno temu. It was long time ago. Na izraelskiej ziemi. It was the land of Israel. Była zwykłą prostytutką. She was a regular prostitute. Tak zarabiała na życie. That was her. This is how she was making money. Wszyscy ją potępiali. Everyone was condemning her. Religijni ludzie ją wykluczyli. Religious people excluded her. Mieszkała w Magdalii. She lived in Magdalia. Miała na imię Miriam. Her name was Miriam. Nie przyciszymy, droga Pani. I wtedy poznała Jezusa. And then she met Jesus. Nie spotkała Go w synagodze. She didn't meet Him in a church, in a synagogue. Wiecie, gdzie Go spotkała? Do you know where she met him? W miejscu, w którym miała być zamordowana. In the place where she was supposed to be killed. Religijni ludzie. Religious people. Ci, którzy nienawidzili jej życia. They hated her life. Związali ją i chcieli ją zabić kamieniami. They bind her and they wanted to kill her by stones. They wanted to stone her. Chcieli ją zabić, ponieważ twierdzili, że ona obraża Boga. They wanted to kill her because they said that she is she is a shame for God. Uważali, że jej prostytucja jest obelgą dla całego Izraela. They thought that her prostitution is like something really bad for whole Israel. Wzywali imienia Boga, a w rękach mieli kamienie. They were calling God's name by their mouth, but they had stones in their hands. Uważali, że czynią dzieło Boże. They thought they are doing the work of God. A gdzieś w cieniu. But somewhere in the shadow stał Jezus Chrystus. Jesus was. Stał i przyglądał się temu. He was standing there and looking at this, observing this. Był już znany jako nauczyciel w Izraelu. He was already known as a teacher of Israel. Więc ci ludzie podeszli do niego. So those people approached him. I powiedzieli do niego: czy wiesz, że ona jest prostytutką, a takie kazano nam kamienować? And they said, do you know that she's a prostitute and they made us stone prostitutes? A on ukucnął i pisał coś palcem po ziemi. And he kneeled and he was writing something on the ground by his finger. I oni czekali na jego zgodę. And they were waiting for his agreement. And for his green light. Oni mówili: jesteś nauczycielem w imieniu Jahwe. They said, you are the teacher in the name of Yahweh. Wydaj werdykt śmierci. Tell us to stone her, to kill her. A on podniósł głowę i powiedział: and he rose his head and he said, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. If any of you has no guilt, stone her first and throw the first stone. Te słowa brzmią dzisiaj tak jak kiedyś. And those words, they are today the same as before. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. If you have no guilt, throw the first stone.
Mając 17 lat zamordowałem człowieka. When I was 17, I killed a man. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. If you have no sin, throw a stone at me. Byłem producentem i dealerem narkotyków. I was a drug dealer and I was producing drugs. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. If you have no sin, throw a stone at me. Chodziłem po wszystkich burdelach w tym mieście. I was in all the brothels in this city. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. If you have no sin, throw a stone at me. Napadałem na ludzi. I was robbing people. Okradałem ich. I was stealing from them. Manipulowałem nimi. I was manipulating them. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. If you have no sin, throw a stone at me. Jako prorok do was mówię. I am talking to you as a prophet. Kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. If you have no sin, throw a stone at me. To są słowa Boga. Those are the words from God. Bóg powiedział do nich tak. God said to them. Jeżeli jesteście bez grzechu. If you have no sin. To rzućcie kamieniami w tą prostytutkę i ją zabijcie. Kill this prostitute and throw stones at her. I wiecie co? And you know what happened? Oni wypuścili kamienie ze swojej ręki. They dropped the stones. Oni spojrzeli w swoje serca. They looked inside of their hearts. I zobaczyli, że są tacy jak ona. And they saw that they are może just nie, as she is. Może nie puszczali się jak ona. Maybe they were not sleeping around like she was. Ale nienawidzili innych. But they were hating others. Byli hipokrytami. They were hypocrites. Boga znali tylko ze słyszenia. They only knew God by hearing. To czyniło ich takim samym grzesznikiem jak ją. It made them the same sinners as she was. I ona została sama. And she was alone. I on do niej wtedy podszedł. They left and he approached her. I powiedział, and kobieto, said to her, woman, gdzie są twoi oskarżyciele? Where are the ones that were persecuting you? Nie ma ich? They are not here? Ona powiedziała, nie ma, panie. And she said, no, Lord, they are not here. I on powiedział, idź. And he said, go. I nie grzesz więcej. And sin no more. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie. God is telling you today. Uniewinniłem cię. I am making you clear, you are not guilty. 2000 lat temu mój syn Jezus. 2000 years ago, my son Jesus. Umarł za twoje grzechy. Died for your sins. Wszystkie grzechy. All of your sins. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Past, present and future sins. Krew mojego syna. The blood of my son. Wylała się za twoje grzechy. Was shed for your sins. W moich oczach jesteś niewinny. In my eyes, you are not guilty. Nie oskarżam cię. You are innocent and I am not. Nie potępiam making you guilty. Cię. I am not. You're not guilty. Nie odrzucam cię. I am not rejecting you. Chcę, żebyś przyszedł do mnie. I want you to come to me. Bo mam dla ciebie największe szczęście. Because I have the biggest happiness for you. Przyjdź do mnie. Come to me. Przyjdź do mnie teraz. Come to me right now. Nie czekaj. Don't wait. Ludzie. People. Kamienie zawsze będą w czyichś rękach. Stones will always be in someone's hands. Społeczeństwa będą w siebie ciskać nimi. And you know, people will always throw them at each other. Będą się karcić nawzajem. They will be punishing themselves each other. Ale w ręku Boga nie ma kamienia. But God has no stone in his hand. Bóg nie ma do ciebie żalu. God doesn't have any regret, not remorse to you. Bóg nie ma do ciebie pretensji. He's not angry at you. On nie nakłada na ciebie ciężaru. He doesn't put any burden on you. On mówi, przyjdź do mnie. He says, come to me. A dam ci coś, czego nie masz. And I will give you something you do not have. Dam ci moją obecność. I will give you my presence. Dam ci moją siłę. I will give you my power. Dam ci moją niewinność. I will give you my innocence. Bo jestem Bogiem. Because I am the God. I wszystko mogę. And I can do everything. Oto głos proroka do ciebie. This is the voice of the prophet to you. Jeszcze dziś odpowiedz na to wiarą. Today,
respond to this with your faith. A będziesz zbawiony. And you will be saved. Amen. Amen. Kukura la made. Jak on, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak on, kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Alleluja. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Poddane jest pod stopy Twoje. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Na ziemi są w Twoich rękach.
światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Alleluja! Wiecie co? Może myślicie, że wy nie potrzebujecie Boga. Ja też tak myślałem. Skończyłem studia, wybudowałem dom, mam dzieci, mam rodzinę. Miałem wywalone na cały system religijny w tym kraju. Miałem wywalone na cały katolicyzm. Nie interesowało mnie coś, co nie działa. Nie interesował mnie Bóg, który nic nie robi. Ja stwierdziłem, że nie będę chodzić do kościoła, bo jak głupi idę do kościoła, taki głupi wychodzę. Więc mnie to nie interesowało. Uważałem, że Bóg nie istnieje, dlatego że gdyby był, to na świecie byłoby lepiej. Byłoby mi lepiej. Wiecie co? Ja całe życie się bałem. Bałem się, że nie osiągnę nic dobrego w życiu. Bałem się, że będę w pewien sposób nikim. Że nie osiągnę dobrego miejsca tutaj na świecie. Że nie będę miał dobrej pracy. Ale wiecie co? Żyłem tak 30 lat. Osiągnąłem pewne rzeczy, ale nigdy nie miałem w pewien sposób dość. I spotkałem człowieka, który mówi, że Bóg jest dobry. Ja powiedziałem, niemożliwe. Gdyby On był dobry, to ja bym miał lepiej w życiu. Ale On powiedział, ale Bóg jest dobry i tylko dobry, a diabeł zły i tylko zły. I wiecie co? Nie porwało mnie to wtedy. Ale zacząłem myśleć o tym Bogu i mówię, chyba Cię nie poznałem. Mówię, Boże, jeżeli jesteś taki, jak On mówi, że jesteś dobry, to chcę Cię poznać. I wołałem do Niego 2 tygodnie. Mówiłem, przyjdź do mnie, przyjdź, przyjdź. I po 2 tygodniach, wiecie co, przyszedł do mnie. Ja Go nie widziałem, ani Go nie słyszałem, ale wiedziałem, że w środku mnie brakuje mi 1/3 mnie, że jest jakaś tam pustka, że jest coś, czego nic na tym świecie nie może wypełnić. I powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że Cię spotkałem. Dziękuję Ci, że od tego dnia jestem innym człowiekiem, nie lepszym. Ja nie chciałem być lepszym. Ja chciałem być innym człowiekiem. I od tamtego dnia zmieniło się wszystko. Następnego dnia, jak wstałem, wiedziałem, że jeżeli zakończy się to, co jest tutaj, co jest dzisiaj, wracam do domu. I to nigdy nie minęło. Dzisiaj jestem człowiekiem, który chodzi z Bogiem. Uzdrawiam, wypędzam demony. Jeżeli jesteście zniewoleni, coś was ciśnie, podejdźcie do mnie. Wszystko usunę z waszego życia. Dlaczego? Bo jestem taki, jak Jezus powiedział, że jestem. A ci, którzy uwierzą, będą na ręce chorych kładli i oni będą zdrowi. Demony będą wyrzucać. To nie jest jakaś enigmatyczna historia. To jest zwykłe życie wierzącego człowieka. Jeżeli chcecie mieć tak jak ja, chcecie być wolni od samych siebie, wolni od lęków, wolni od tego, co będzie jutro, nie ma innej możliwości, jak tylko spotkanie się z Chrystusem. Ja byłam zwykłą katoliczką, wychowałam się w rodzinie katolickiej, spełniałam wszystkie obrządki kościelne, ale nie było w tym życia, nie było w tym sensu. Robiłam to, bo tak mnie nauczono z domu, ale byłam nieszczęśliwa. Po pierwszym małżeństwie, po trudnym rozwodzie zostawiłam dzieci, uciekłam z domu i zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać siebie. Jestem po 3 próbach samobójczych. Nigdy nie znalazłam tego, co znalazłam w Bogu. W Bogu znalazłam wszystko. W Bogu znalazłam nową rodzinę, znowu znalazłam sens życia i wszystko to, co mam, to jest On.
i niczego więcej dzisiaj nie pragnę. I chciałabym, żeby każdy z was miał tak jak ja. Był szczęśliwy, miał szczęśliwą rodzinę, miał kochającą rodzinę, miał pomoc z każdej strony, w ludziach, którzy są wkoło mnie. To oni są moim szczęściem, tak jak mój Bóg, bo w nich widzę Boga każdego dnia. I chciałabym, żeby każdy z was zapragnął tego wszystkiego. Dziękuję. Słuchajcie tych ludzi. To są żywe ikony. Żywe ikony. Raz. Każdy z nas ma inną historię, ja zapewne też mam inną. Ja chodziłam tak jak wy, jak zwykły człowiek i kiedyś poznałam dwójkę ludzi, którzy zaczęli mi mówić o Bogu. O takim, o którym mi nigdy nie powiedzieli w kościele czy na lekcji religii. Raz myślałam, że Bóg jest, raz myślałam, że Go nie ma. I jak oni zaczęli mi mówić i popierać to, co mówili wersetami z Biblii, którą mieli otwartą i mieli tam takie kolorowe karteczki, to mnie to poruszyło. I jak przyszłam do domu, to zaczęłam je uczytać, żeby sprawdzić, jakby kto ma rację, tak? Po której stronie, czy po stronie tych ludzi, którzy mają kolorowe karteczki w Biblii, jest racja, czy po stronie tego, co mówili mi na lekcjach religii i co mówiła mi tradycja. I bardzo się zdziwiłam. I niestety z uwagi na to, że ktoś się zaczął śmiać ze mnie, to zostawiłam tą Biblię i odłożyłam ją na bok. Ja mam dzisiaj 30 lat. Może nie wyglądam, ale mam 30 lat. Otworzyłam ją później, jak byłam już na studiach. I nie zaczęłam szukać tego Boga z uwagi na to, że ktoś mi kazał, ale zaczęłam szukać tego Boga i czytać Biblię z uwagi na to, że chciałam zobaczyć, co tam tak naprawdę jest. Bo żyjemy w społeczeństwie, gdzie dużo jest mowy o Bogu. Dużo mówimy, dużo słyszymy. Nasza tradycja i no, nasza polska tradycja, tak, jest jakby w dużej mierze na tym oparta. I nawet jeżeli mówimy, że nie wierzymy w Boga, to chodzimy na święta. To mamy powiedzenia związane z Jezusem, związane z Marią i tak dalej. Więc i tak ta kultura jest, cokolwiek byśmy nie mówili. I tak gdzieś tam, jeżeli spotyka nas tragedia jakaś w życiu, to obwiniamy Boga, chociaż mówimy, że w Niego nie wierzymy. Tak zostało nam wmontowane w głowę. Więc ja zaczęłam to sprawdzać. I bardzo się dziwiłam temu, co jest tam napisane. Więc zaczęłam już nie tylko szukać prawdy o Bogu, ale też ludzi, którzy prawdziwie wierzą w Boga. Bo przeczytałam w tej Biblii, że ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, że po nich będzie to widać, że będą kładli ręce na ludzi, a oni będą uzdrawiani. Na przykład, tak? I zaczęłam szukać i modlić się do tego Boga swoimi słowami, że chcę poznać takich ludzi, którzy prawdziwie w Niego wierzą. Nie tylko patrzą na tradycje, nie tylko patrzą na zasady, których się nauczyli, tak, od małego, ale tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. I w moim życiu zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy, których ja nie potrafiłam wyjaśnić. I zaczęłam spotykać też takich ludzi. Nawet nie wiem, w którym momencie moje życie zaczęło się zmieniać, bo to było bardzo płynne. A później dopiero się dowiedziałam, że każdy człowiek tutaj na ziemi potrzebuje narodzić się na nowo. Potrzebuje nie tylko żyć w ciele, tak jak każdy z nas się urodził, ale każdy potrzebuje, żeby jego duch narodził się na nowo poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Przeczytałam też w Biblii, że kiedyś przyszedł do Jezusa człowiek, który w takim religijnym świecie, w świecie kościelnym był bardzo wysoko i wiedział wszystko. Teorię miał obkutą, przychodzili do Niego, żeby się uczyć. I on przyszedł do Jezusa w nocy, bo Jezus go fascynował. Przyszedł do Niego, żeby zapytać, jak to jest z tym Bogiem, jak w ogóle można poznać Boga, bo widzi w Nim co innego, widzi w Nim, że to nie jest tylko teoria, ale że płynie z Niego życie, że On uzdrawia, że On uwalnia ludzi. I temu człowiekowi Jezus powiedział, że tak jak narodził się z ciała, tak musi się narodzić z ducha. Tamten Nikodem się nazywał. On był bardzo zdziwiony. I zapytał Jezusa, ale jak mam się urodzić na nowo, skoro ja już raz się urodziłem, przecież nie wejdę do brzucha mojej matki, żeby urodziła mnie jeszcze raz. I Jezus powiedział, musisz się narodzić z ducha.
To jest jedyna droga do tego, żeby poznać Królestwo. I my możemy dzisiaj też tutaj mówić, że narodź się na nowo, przyjmij Jezusa, a będziesz żył wiecznie. Ale przyjmując Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, On zaczyna z Tobą żyć, a Ty zaczynasz z Nim żyć. I Twoje pragnienia zaczynają być inne. Twoje serce zaczyna być inne, zaczynasz postrzegać inaczej rzeczywistość. I to Królestwo nie jest po Twojej śmierci, tutaj na tej ziemi, ale ono rozpoczyna się już tu. Nie po tym, jak Twoje ciało umrze, ale już tutaj. Wiecie, ja siedząc na dywanie w swoim pokoju, nie znając jeszcze nikogo, zawołałam do tego Boga, że chcę Go poznać. Ja nie odmówiłam żadnej modlitwy, ale ja byłam świadoma tego, że całe życie żyłam bez Niego. I ja, że chcę poznać Go prawdziwego, bo czytając tę Biblię, zobaczyłam mnóstwo fałszu, jaki mnie otaczał. I pamiętałam dwójkę tych ludzi, którzy mieli w Biblii kolorowe karteczki i byli w stanie odpowiedzieć mi na pytania. I to z pasją. Dla mnie ta pasja była najważniejsza, bo od nich biło życie. Od nich nie była teoria. Nie biła teoria. Od nich nie było suche powtarzanie jakichkolwiek, nie wiem, rzeczy, tak? Tylko z ich oczu i z ich serca biła pasja. I tą pasję może w Tobie rozbudzić Jezus. Pasję do życia. Pasję do szukania. Jestem dzisiaj tutaj, stoję jako normalna dziewczyna. I nie powiedzielibyście na pierwszy rzut oka, że coś w moim życiu się bardzo zmieniło. Ale ja kiedyś żyłam inaczej. Kiedyś się bardzo wstydziłam siebie, wiecie? Dzisiaj nie wyszłabym z takim gołym brzuszkiem. Dzisiaj mogę. Wiecie, każdy ma swoje chore jazdy w głowie z uwagi na to, jak ukształtowało nas życie, okoliczności, na wybory, jakie podejmowaliśmy. Ale z każdych z tych rzeczy możemy być uwolnieni. Miałam, jeszcze tak wam powiem na koniec, miałam dwa razy cięte kolana. I miałam iść na trzecią operację. I po jednej modlitwie, trzeciego dnia już wróciłam do biegania po 10 kilometrów co drugi dzień. A kolano ciągałam, w sensie chodziłam tak. Nie mogłam zgiąć. Więc czekała mnie trzecia... No, operacja to za duże słowo, artroskopia, tak, zabieg, o. Miałam nadczynność tarczycy również i dzisiaj też nie mam. Więc Bóg nie jest tylko wyświechtanym sloganem. On może zbawić Twoje życie już tutaj na ziemi. Nie zniewolić, ale przyszedł, żeby dać wolność. On przyszedł, żeby każdemu z nas dać wolność i żeby każdy z nas mógł zacząć żyć. Tak, w ogóle do tego, do czego został przeznaczony, tak? Zostaliśmy stworzeni przez wielkiego Boga, a zaczęliśmy żyć, goniąc za swoim ego, żeby przyporządkować się do innych ludzi i spełnić oczekiwania tego i tych, którzy nas otaczają. Nie musimy tak. Dziękuję. Halleluja. Słuchajcie tego. To są historie z życia. Dzień dobry. Nieoczekiwanie zostałam wyzwana. Przyjechałam tutaj prawie ponad 1250 kilometrów i stoję tutaj między wami. Po pierwsze zaczynam to moje świadectwo od modlitwy. Ja przeklinam wszelkie poniżenie, ja przeklinam wszelki strach. Ja przeklinam wszystko, co sprzeciwia się prawdzie Jezusa. I dam dzisiaj, ponieważ jestem żywym świadectwem Jezusa Chrystusa, to, że ja tutaj stoję, to, że do was mówię, zawdzięczam Jemu. Zacznę od tego, że jako małe dziecko wychowałam się tam, gdzie był alkohol, tam, gdzie była przemoc. Tak to wyglądało, że mój ojciec nigdy nie kochał mojej mamy, a za to mojego tatę kochały wszystkie kobiety. Każdego dnia inna. I wychowałam się w tej patologii.
Wychowałam się w tej patologii, gdzie byłam stawiana między ojcem a matką, żebym widziała, jaki ten mój ojciec jest zły. Matka się jego bała, więc myślała, że ja jako małe dziecko w wieku teraz mojej Micheli ją obronię. Bałam się jego. Rozwinęła się w moim sercu nienawiść do mojego ojca. W wieku 11 lat, ponieważ ojciec się znęcał nade mną, chciałam go zabić. Realnie marzyłam o tym, żeby wstać i dziagnąć go nożem. Po prostu miałam dosyć tej tyranii. Dojrzewałam w tej nienawiści, próbowałam znaleźć przyjaźnie, ponieważ było we mnie tyle agresji. Koleżanki mnie nie lubiły, bo dobrze wyglądałam i dostały ode mnie w pierdziel, jak coś złego do mnie powiedziały. Chłopacy też mnie się bali. Byłam bardzo taką silną, taką siłę sobie sztuczną wyrobiłam, rebelii, nikogo się nie bałam, chciałam zdobywać świat, na pewno nie chciałam być, czekałam, kiedy ucieknę z domu. I w wieku 16 lat uciekłam z tego domu. Wykorzystałam te słowa mojego ojca, że mnie wygonił, więc poszłam i już nie wróciłam. W wieku 16 lat. W wieku 17 lat już chciałam popełnić samobójstwo. Moje żyły są pocięte wzdłuż i wszerz, ale przeżyłam. Wtrafiałam, koło mnie zbierali się silni ludzie. W wieku 18 lat chciałam być w ogóle, sobie wymyśliłam, będę miała swoją mafię. Będę miała chłopaków, którzy po prostu będą ze mną zarabiać pieniądze. Ponieważ spotykałam nie tych facetów na mojej drodze, a szukałam miłości, stwierdziłam, że żaden facet mnie nie wykorzysta, że ja to będę wykorzystywała facetów. Szukałam ludzi, nie biedaków, tych, którzy mają dużo pieniędzy. Nie, którzy mają dobre prace, tylko ci, którzy są milionerami. Miałam tyle pieniędzy poprzez te układy, że stać mnie było na wszystkich. Gardziłam ludźmi, którzy nie pochodzili z mojego środowiska. Ja po prostu miałam w sobie taką wzgardę, że są nikim. Bo tak naprawdę to ja czułam się nikim. I te pieniądze, te torebki, to życie, ten cały świat. Słuchajcie, nie wypełnij mi tej pustki w sercu. Więc co robiłam? Zagłuszałam tą pustkę narkotykami. Po prostu wciągałam takie ilości, że po prostu szok. Wtedy zamykałam się, tańczyłam, wszystkim stawiałam na imprezach, najlepsze lokale, wszędzie miałam wejścia na VIP-y, dlatego że zostawiałam ogromne pieniądze ludziom na stole i ludzie się przy mnie dobrze bawili, ale po tej zabawie chodziłam do domu i płakałam. Nikt nie zadzwonił, nie pytał się, czy dojechałam, nie pytał się, czy mam się dobrze. Nie pytał nawet, że podziękował, że zapłaciłam rachunek za tych wszystkich ludzi. Ale to nie jest ważne. Do któregoś momentu doszłam do takiego życia, że chodziłam po wróżkach. I słuchajcie, uciekłam z Polski, wynajęłam sobie dom w Holandii, bo chciałam po prostu, słuchajcie, tam medytować, znaleźć siebie. Miałam dosyć, po prostu miałam dosyć tego życia. Miałam dosyć tych ludzi, wszyscy byli dla mnie wredni, wszystkich można było kupić. Zobaczyłam te serca tych ludzi. Ci, którzy mi zazdrościli, mówili o mnie źle, ale tak naprawdę przy mnie byli bardzo mili, bo chcieli tych pieniędzy. Kiedy odwiedziała moja rodzina, to tak wyciągali wszyscy ręce, bo pieniądze, a za plecami mówili źle. Ale tak sobie zastanawiałam się, gdzie jest ten Bóg? Bo jeżeli jest ten Bóg, to dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego ja mam taką pustkę w sercu? Dlaczego nie mogę być szczęśliwa? Dlaczego nie mogę znaleźć miłości? To są takie pytania. Przecież dla miłości byłam gotowa zrobić wszystko. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ojciec mnie nienawidzi? Dlaczego matka o mnie mówi źle? Dlaczego się mnie wyrzekli? Przecież myślałam, ja tylko chciałam miłości i akceptacji. I słuchajcie, przez te medytacje, kiedyś medytowałam i normalnie miałam odlot, nie? Myślałam, że słuchajcie, że w ogóle jest coś więcej, świat duchowy się otworzył. Ale kiedyś ten świat duchowy się otworzył, zaczęłam mieć jakieś dziwne dary. Oczywiście to nie były z Boga. Mogłam widzieć przyszłość,
mogłam widzieć pewne rzeczy, ale u mnie jedno zaskoczyło. Jezus, gdzie jest ten Jezus? Jezus po prostu. Nie wiem dlaczego. Miałam po prostu Jezus i zaczęłam go szukać. I wtedy ten świat duchowy we mnie się, u mnie się zamanifestował i coś przyszło niewidzialnego. Realnie miałam napaść na moje życie. Coś chciało mnie zabić. I u mnie po prostu raptem, słuchajcie, coś do mnie w nocy przychodziło, ściągało ze mnie kołdry. I to było prawdziwe. Ja szukałam, nie wiedziałam, gdzie szukać tej odpowiedzi. I pojechałam do Polski, ponieważ ten polski kraj taki kościelny, w Holandii były zamknięte kościoły, nikt nie był mi w stanie pomóc. Nikt. A księża, którzy szukałam u nich pomocy, powiedzieli mi, że jestem opętana. Super wiadomość i co z tego, ale jak mi pomożesz, człowieku, z tym, co się dzieje? I nikt mi nie pomógł, słuchajcie. I ja wołałam do tego Boga, słuchajcie. I stwierdziłam w ogóle, u mnie to tak zaskoczyło. Skoro jest świat duchowy, to musi być Bóg. I ja go zaczęłam szukać. I na mojej drodze się okazało, bo mam dwie córki, jedna dziewczynka, ponieważ nikt mi nie wierzył. Świat w ogóle, wszyscy jesteście wierzący, a nikt mi nie uwierzył, że to, co doświadczam, że to jest naprawdę nikt. Ale taka mała dziewczynka do mnie powiedziała, wie pani co, a ja pani wierzę. Amen. Mówi, mój tatuś pomaga takim osobom jak pani i ja mówię, to super, to zrób mi takie w ogóle spotkanie. I słuchajcie, słyszałam moją pierwszą Ewangelię. Te osoby się zaczęły o mnie modlić. Ja wyjechałam, nie czułam się tam dobrze, wiem dlaczego, bo we mnie po prostu kipiło od wrogów Jezusa. I słuchajcie, wróciłam do domu i ja, co się stało? Ja w ogóle dostałam takie przekonanie, że w ogóle moje życie jest złe, ponieważ było pozbawione Boga. I wpadłam na kolana przed Bogiem i powiedziałam, Jezu, ratuj mnie, bo jeżeli Ty mnie nie uratujesz, to moje życie idzie do piekła. Ja zrozumiałam wtedy, że tyle razy, co próbowałam sobie rzucić się na moje życie, tyle razy, kiedy trułam się tabletkami, zawsze ktoś inny umierał koło mnie, który mniej zażarł tych tabletek, może mniej opuścił sobie tej krwi. Ja jak byłam w ciąży, skakałam z drzewa i mi odcięli, słuchajcie. Także ja myślałam, że po prostu jestem nieśmiertelna. I wiecie co? Jestem, ale w Jezusie. Jestem nieśmiertelna w Jezusie Chrystusie. Oddałam Mu swoje życie. Od tego momentu w ogóle nawracałam się sama. Przy mnie nie było ludzi takich jak tutaj macie, że mi głosili Ewangelię. Ja po prostu w modlitwach i tak jak umiałam, w posłuszeństwu Bogu. To, co przeczytałam, praktykowałam. Słuchajcie, pierwszą moją praktyką to nie chciałam żyć w grzechu, więc powiedziałam do mojego przyszłego męża, jeszcze nie był, słuchaj, albo się hajtamy, albo odchodzisz. Ja nie chcę żyć w grzechu. Ja chcę to życie zmienić. Idę za Bogiem. Kocham Boga. Stawiam Go na pierwszym miejscu. Jeżeli Ty w tym się nie widzisz, to do widzenia. Bo ja przez Ciebie nie pójdę do piekła. Nikt mi nie stanie na drodze. Żaden, się nazywa Avgod, żaden bożek, nie będziesz moim bożkiem. I słuchajcie, mój mąż nie stanął mi na przeszkodzie, ale ja byłam gotowa go zostawić. Jednak mój mąż, słuchajcie, bo on był przeciwko temu, że wielbię Boga. On nienawidził tego. Wychodził z domu. A ja, kiedy spał, kładłam na niego ręce, tak jak w Słowie Bożym jest napisane, wiedziałam, że mam moc, wiązałam nad nim demony, słuchajcie, i mówiłam do Boga, Boże, zrób coś z nim. Zrób coś z nim. Zmień go, albo go zabij. Dla mnie nie miało to znaczenia, Bóg dla mnie miał znaczenie. I słuchajcie, później się ochrzciłam. Już wcześniej, kiedy wzięłam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, słuchajcie, to przyznałam się do Boga, ale kiedy zanurzyłam się w wodzie, Bóg przyznał się do mnie i już czuję się od tego momentu zaakceptowana.
Alleluja. Bóg mówi, moja córko umiłowana, należysz do mnie. Alleluja. Od tej pory, w ten sam dzień, chodzę w znakach i cudach. Kładę ręce na chorych, są uzdrowienia. Ze mnie realnie wychodziły demony. Dlaczego? Bo największe diabła kłamstwo jest to, że on nie istnieje. Ale zmienił się autorytet. Jezus jest moim autorytetem. On jest moim Panem, a tam, gdzie światło, nie ma ciemności. Amen. Więc możesz dziś pojednać się realnie z Bogiem. Światło Jezusa Chrystusa zajaśnieje w tobie. Poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Niech Jezus stanie się twoim Panem jeszcze dziś, bo giniesz. Amen. Słuchajcie tego, ludzie. Każde z tych słów może głęboko w tobie zaistnieć, jako Boża iskra. Nie powiem nic nowego. Też jestem wychowana w tradycji katolickiej. Ale wiecie co? To była tylko tradycja. Tak jak w większości domów u was. Chodziłam do kościoła 2 razy do roku, bo była taka potrzeba. Bo to dobrze wygląda przed sąsiadami, przed rodziną. Ale nic poza tym. Moja babcia była bardzo maryjna. I kiedy jeszcze byłam małą dziewczynką, ja bardzo często spędzałam z nią czas na wakacjach. Słuchałam Radio Maryja. Odmawiałam różaniec, modlitwy. I takie miałam postanowienie, że jeżeli ten Bóg realnie istnieje, to ja chcę Mu służyć. Więc chodziłam do tego kościoła, odmawiałam modlitwy, różańce, chodziłam na majówki, taki klasyk katolicki, już jako dziewczynka. Mając w swoim sercu to pragnienie, że jeżeli ten Bóg realnie istnieje, że to jest coś więcej niż tylko tradycja, to ja chcę realnie się z Nim spotkać. Ale wiecie co, chodziłam do tego kościoła rok po roku i widziałam tylko i wyłącznie rozjazd i hipokryzję. Że ludzie pięknie śpiewają i pięknie o nim mówią, ale później wracają do swoich domów i nic się w tych domach nie zmienia, w tych sercach się nie zmienia, w tych umysłach się nie zmienia. Jest cały czas to samo. Ludzie przychodzą z tymi problemami i wychodzą z tymi problemami z tego kościoła. Ksiądz rozkłada ręce i nie wie, co powiedzieć. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, kurczę, gdzie jest ten Bóg? Bo ja myślałam, że Bóg jest w kościele, że Bóg realnie mieszka w jakimś budynku, że żeby się z Nim spotkać, to trzeba mieć milion pośredników, trzeba mieć jakieś chody. Te rozmyślenia spowodowały, że przestałam chodzić do kościoła. Byłam zła na kościół, byłam zła na tradycję, na religię, ale w moim sercu dalej było pragnienie szukania Boga. I zdarzyła się taka sytuacja, że miałam w klasie koleżankę jeszcze w podstawówce i ona należała do innego wyznania i to mnie oczywiście zaintrygowało z uwagi na to, że byłam bardzo zagniewana na kościół katolicki i powiedziałam, opowiedz mi o swojej religii. Ona zaczęła mi mówić o Jezusie, ale w zupełnie inny sposób, tak jakby ten Jezus był realny. I powiedziała do mnie tak, dam ci pewien komiks, pewną historię księdza. Przeczytaj sobie ją w domu, na spokojnie. I ja to zrobiłam. To była historia księdza, który poznał realnie Jezusa. I czytając sobie tą historię w postaci komiksu, rozmyślałam sobie, czy to jest prawda, czy to jest możliwe, żeby spotkać się z Bogiem. I myślę sobie tak, no tak, to ten człowiek był księdzem, czyli ma jakieś specjalne chody, to jest jakiś duchowny, ale ja, zwykły, szary człowiek, ja wtedy miałam 13 lat, jak ja mogę spotkać się z tym Bogiem? Ale tam na końcu tej książeczki była taka informacja, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej, ale że jest też usprawiedliwiony za darmo, z łaski przez wiarę, z uwagi na to, czego dokonał Jezus. I wtedy, wiecie co? Spadły takie łuski z oczu i zrozumiałam, że to nie chodzi o tych wszystkich pośredników, to nie chodzi o tych świętych, o tę Maryję. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. I to nie ma znaczenia, kim jest ten człowiek, który szuka Boga. Czy on ma, tak jak ja, lat 13, czy 30, czy 100 lat.
nie ma znaczenia, kim jesteś, nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma to znaczenia. Znaczenie jest tylko w tym, czy ty realnie szukasz Jezusa, czy ty chcesz spotkać się z Bogiem, chcesz poznać Boga osobiście. W moim sercu było to wołanie, w moim sercu było to pragnienie. Tu nie chodzi o odmawianie różańców, tu nie chodzi o chodzenie do kościoła. Tu chodzi o to, czy ty w swoim sercu masz pragnienie, czy ty chcesz realnie spotkać się z Bogiem i poznać Go osobiście. Nie tak, jak przedstawia ci Kościół, nie tak, jak przedstawiają ci tradycje, kultura. Chodzi o osobiste spotkanie z żywym Bogiem, bo On jest żywy. Ja wtedy zawołałam i mówię: Boże, chcę Cię poznać. Jeżeli jesteś, to chcę poznać Ciebie takim, jakim jesteś naprawdę. I oddałam Mu wtedy swoje życie. Powiedziałam: Jezus, jeżeli Ty istniejesz, to ja chcę poznać Ciebie. Oddaję Ci moje życie. Uznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Mieszkaj w moim sercu od tej chwili. To jest realne i to jest dostępne dla Ciebie również dziś. Tylko jest to kwestia tego, czy Ty masz w swoim sercu to pragnienie, żeby poznać żywego Boga. Czy Ty chcesz, nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka. Nie potrzebujesz żadnego innego pośrednika, bo nie ma pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jak tylko Jezus Chrystus. Nie musisz iść do kościoła, nie musisz odmawiać specjalnych modlitw. To jest kwestia Twojego serca, Twojego pragnienia, czy Ty realnie chcesz. Bo jeżeli chcesz, to powiem Ci tak, jeżeli pragniesz, to przyjdź, a z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywe. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, chcesz spotkać Go, to przyjdź i oddaj Mu swoje życie. On jest prawdziwym Bogiem. Wtedy, kiedy ja tak zawołałam, ja wtedy jeszcze do końca nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ale wiecie co? Spojrzałam przez okno i ten świat zaczął wyglądać jakoś zupełnie inaczej. Ja zanim poznałam tego Boga, byłam człowiekiem o bardzo niskim poczuciu własnej wartości, który miał bardzo krzywy obraz siebie i wszystkiego, co było wokół. Byłam osobą bardzo wylęknioną, bardzo zakompleksioną, z dużym problemem komunikacyjnym z uwagi na swoje lęki i kompleksy. Nie umiałam komunikować się z ludźmi normalnie. Ale wtedy, kiedy poznałam Jezusa, zaczęło się wszystko zmieniać. Najpierw we mnie. Mój ogląd rzeczywistości zaczął się zmieniać. Zaczęła wzrastać moja odwaga. Zaczęła wzrastać moja pewność. To się zaczęło przekładać na wszystkie inne dziedziny mojego życia. Bóg jest bardzo realny. Bóg jest prawdziwy. Możesz poznać się z Nim osobiście dziś. Nieważne, w jakim jesteś miejscu, w jakiej jesteś sytuacji, nieważne, ile masz lat, nieważne, z jakiego kręgu pochodzisz, z jakiego środowiska, to nie ma absolutnie znaczenia. Chodzi tylko o to, czy ty realnie chcesz spotkać Boga w swoim życiu, czy chcesz poznać Go takim, jakim jest naprawdę, czy wystarczy Ci tylko to, co o Nim słyszałeś. Ja Ci nie będę mówić o tym, że Bóg jest dobry. Ja chcę, żebyś Ty sam doświadczył dobrego Boga. Ja chcę, żebyś Ty sam miał doświadczenie Boga, który jest realny. Zawołaj dzisiaj do Niego tak, jak ja zawołałam. Ja absolutnie nie żałuję tego. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Oprócz tego, że idę do nieba, to każdego dnia doświadczam tego nieba tutaj już na ziemi. Bo ten Bóg jest prawdziwy. Bo tu chodzi o relacje. To nie chodzi o religię, to nie chodzi o rytuały. Możesz przeżywać życie z Bogiem, będąc normalnym człowiekiem, normalnie pracując, mając rodzinę, prowadząc biznes. To nie chodzi o to, że teraz będziesz jakimś dziwakiem. Ja się bałam tego. Ja myślałam tak: oddam Ci życie i będę starą dewotą. Boże, mam dopiero 13 lat i czeka mnie życie w kościele, w pierwszej ławce. Ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę być takim człowiekiem. Ja miałam zrozumienie Boga. Tak mi Go pokazano w kościele katolickim, że czeka mnie klasztor pewnie albo jakaś pomoc w placówkach tego rodzaju. Taki miałam obraz Boga, ale Bóg jest normalny i On oferuje normalne życie. Możesz być szczęśliwy, możesz być spełniony, możesz być bezpieczny, możesz być zdrowy, możesz być zaopatrzony. To gwarantuje Ci Jezus. To o to chodziło w wymianie krzyżowej. To nie chodzi tylko o to, że On sobie tam umarł na tym krzyżu i zmartwychwstał. Nikt z tego nic nie rozumie. Ja też nic z tego nie rozumiałam. Co mi potem, że On gdzieś tam na jakimś krzyżu umarł 2000 lat temu, a jakie to ma przełożenie dla mnie dziś? Ja sobie zadawałam takie pytania: co z tego? Co z tego? Ale powiem Ci tak,
No właśnie to z tego, że to, co się wydarzyło 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, jest aktualne i jest praktyczne dla Ciebie dziś. To właśnie dziś możesz skorzystać z mocy. To dzisiaj możesz skorzystać z tego, co On uczynił 2000 lat temu. Możesz pojednać się z tym Bogiem. Możesz wziąć swój cud. Możesz zostać uzdrowiony. Możesz zostać uwolniony, bo ten Bóg jest prawdziwy i realny. To jest wielka sprawa. To jest aktualne dziś dla Ciebie. Skorzystaj z tego, bo dziś jest dzień z łaski, dzień zbawienia. To o to tu chodzi. Bóg jest realny. Chcę, żebyście tego doświadczyli. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy o uwolnienie, o uzdrowienie, jesteśmy tutaj dla Was. Korzystajcie z tego i doświadczajcie realnie Boga. Dzięki. Jestem warszawiakiem od wielu, wielu, wielu lat. Wychowałem się tutaj pod miastem i muszę wam powiedzieć, że miałem szczęśliwe dzieciństwo, ale zawsze bałem się śmierci, bo wiedziałem, że wszystkie te rzeczy, o których nie wiedział ojciec, nie wiedział sąsiad, nie wiedział ogrodnik, ktoś o tym wie i ja kiedyś będę za to ukarany. Wiedziałem, że jak umrę, to nie uniknę tego, że jest jakiś sędzia. Nie wiedziałem, co to jest. Nie byłem wtedy, miałem 4, 5, 6 lat, religijnym człowiekiem. To dopiero później nastąpiło, ale tak to było. Potem poszedłem do szkoły, poszedłem na religię, wytłumaczyli mi, że jakoś to tam będzie. Ci religijni w szkole powiedzieli, że tego sędziego wielkiego to nie ma, to w ogóle ściema. I ja to wszystko z siebie wyparłem. I tak to trwało. Miałem 40 lat. Miałem szczęście. Spotkałem ludzi, którzy powiedzieli mi: słuchaj, ten Jezus Chrystus, On zmarł za Twoje winy. I tych win już Ci nie liczy. Jesteś wolny. Czy wy to rozumiecie? Ja po prostu całe życie to wypierałem, ale to jedno zdanie spowodowało, że wszystko się we mnie otworzyło. Wszystko wróciło. I zrozumiałem, że Bóg dawno już wybaczył temu małemu chłopcu. Dawno wybaczył temu młodzieńcu, a ja przez swoje życie używałem sobie ile wlezie. On przebaczył wszystkie moje przeszłe grzechy, te teraźniejsze i te przyszłe. Jestem od tego wolny, ponieważ w momencie, kiedy ja uwierzyłem w to, co zrobił Jezus, poszedłem za Nim, wstąpił we mnie nowy duch. Właściwie ożyłem jako duch. Jestem duchem, tak jak mam duszę i ciało, tak mam teraz ducha, który kiedyś był martwy. Jestem facetem. Nie, posłuchajcie. Jestem prawnikiem, który idzie do nieba. Nie wiem, czy to uwierzycie. To nie jest za bardzo sprawiedliwe, ale Bóg jest inny, niż wam się wydaje. Szukajcie Go, a On wam odpowie. Słyszycie to? Jestem Artur Górski. Mam 13 lat i wierzę w Jezusa. Ja byłem kiedyś bardzo nieposłuszny swojej mamie. Nie słuchałem się jej. Też trochę dalej to robię, ale zmieniam to i staram się jej słuchać i pomagać jej
we wszystkim, co robi. Kiedy byłem mały, zawołałem do Jezusa, że chcę się narodzić na nowo i chcę być posłuszny mojej mamie. Powiedziałem mamie, że chcę wziąć chrzest i mama to przyjęła. Napuściła wodę do wanny na spokojnie. Pierwszy raz, kiedy wszedłem, to coś poczułem, że to było nie to. Coś nie pasowało. Później minęło parę czasu, trochę czas minął i powiedziałem, że chcę jeszcze raz, bo pierwszy raz to nie było to. Coś było nie halo. Następnym razem ochrzciła mnie mama znowu i to też było coś tu nie grało. Za trzecim razem ochrzcił mnie wujek Artur. Poczułem się od razu lepiej, zrozumiałem, że już jestem z Bogiem. Poczułem się od razu lepiej, mama, zacząłem słuchać mamy. Trochę też mam teraz z tym problem, ale staram się to zmieniać, bo wiem, że mogę być posłuszny i wiem, że mogę to robić, wiem, że to robię. Staram się jak mogę, ponieważ jestem z Jezusem, a Jezus jest ze mną. Nie ma co się bać, ponieważ zawsze jak robimy coś, cokolwiek, to nie jesteśmy sami. Zawsze nas wspiera Jezus w czymkolwiek, co byśmy robili, nieważne co by się działo. Zawsze jest przy nas Jezus, zawsze dotrzymuje nam kroku, nieważne co byśmy robili, zawsze jest z nami. Amen. Amen. Dziękuję. Zobaczcie, to jest dla każdego człowieka. Słyszeliście świadectwa różnych ludzi z różnym wykształceniem, w różnym wieku, po różnych dylematach życiowych. Zawołaj dzisiaj do Twojego Boga. To spuścizna, którą zostawił Ci Jezus Chrystus. Tu imię. Alleluja! Silne Jezus! I potężne. Pełne majestatu imię. Silne. Jedyne imię. I potężne. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży w Boga wiesz, odzbawienie jest. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży w Boga wiesz, odzbawienie jest. To imię Jezus, oddaję Mu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Jezus jest Królem. Twoje imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Halleluja. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Pełne majestatu. Pełne majestatu i jest. Silne i potężne. Tu imię silne i potężne. Twoje imię wielkie jest. Imię. Duszo nie drży w Boga wiesz. Jedyne imię. On zbawienie jest. Zbawienne imię. Twoje imię wielkie jest. Duszo nie drży w Boga wiesz. Zbawienie jest. Twoje imię. Twoje imię wielkie jest. Duszo nie drży Boga wiesz. O zbawienie jest. Rokotolo na brinę na glory. Twoje imię wielkie jest. Duszo nie drży Boga wiesz. Duszo nie drży. To imię Jezus. To imię. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest, to imię Jezus,
pieśń. Jezus królem jest. To Jezus. To imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Twoje imię wielkie jest. Wezwij go. Dużo nie przy Boga wieś. Dzisiaj on zbawieni jest. Nad swoim życiem. Twoje imię wielkie jest. Dużo nie przy Boga wieś. Wieś, wieś. On zbawieni jest. Twoje imię. Twoje imię wielkie jest. Dużo nie przy Boga jest. On zbawieni jest. Rokoto, glory, lery, ro. Twoje imię wielkie jest. Dużo nie przy Boga jest. On zbawieni jest. To imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj mnie. Cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus królem jest. To imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus królem jest. Uwielbiony Król i Bóg. To imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus królem jest. Twoje imię. Twoje imię. Twoje imię. Wielkie jest. Duszą nie drży w Boga wiesz. On zbawieni jest. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie drży w Boga wiesz. On zbawieni jest. Jezus królem jest. Jezus jest królem. Twoje imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. O. Zaśpiewaj pieśń. Jezus królem jest. Twoje imię Jezus. Oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus królem jest. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Oddaj Jemu cześć. Jedyny prawdziwy Boże. Zaśpiewaj pieśń. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie drży Boga wiesz. On zbawieni jest. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie. On zbawieniem jest. Twoje imię. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie drży Boga. Nie drży duszą. On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie drży Boga. Wiesz. On zbawieniem jest. Jemu cześć. W niebie jest wesoło. Jezus królem jest. To imię Jezus. Oddaj Jemu cześć.
Jezus Królem jest. To imię Jezus oddaj imię Mu też. Oddaj. Zaśpiewaj pieśń. Jezus, 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 Jezus. To imię Jezus oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj. Oddajemy Ci cześć. Bez wiatru. Pogrzebie diabła! To imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest! To nie religia! To imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj. W niebie jest wieczny bal! Jezus Królem jest! To korolo glory, Larry Pride! To do wielkiego Mesjasza i o wielkim Mesjaszu. Przemek. Przemek. To nie jest ktoś mały i słaby. To religia go takim zrobiła. Religia, która zdominowała umysły ludzi. Ale Bóg jest inny. Przechodzi dzisiaj obok ciebie. Jest tutaj, między wami. Porusza się, dotyka serc. Wystarczy, że odpowiesz na to, że powiesz, Boże, ja chcę Ciebie poznać. Wiecie, lata temu w Izraelu był pewien ślepy człowiek. Był żebrakiem, kaleką i żebrakiem. I siedział przy miejskiej drodze, oczekując na to, że ktoś mu da pieniądze jakieś na życie. On nie miał nic. Miał zawszony koc na sobie. I wiecie, on usłyszał, że gdzieś tutaj w okolicy podobno ma przyjść jakiś Jezus, który rzekomo uzdrawia chorych. I wiecie, co zrobił ten człowiek? On uważnie nasłuchiwał. Czy zbliża się ten Jezus? Czy zbliża się jakiś tłum? On nasłuchiwał. I kiedy usłyszał, że coś się zbliża, wstał i zaczął krzyczeć. I podeszli do niego uczniowie Jezusa i powiedzieli, bądź cicho. Ty nie masz naprawdę tak dużo w swoim życiu do zaoferowania. Nie powinieneś krzyczeć tak do tego Boga. Nie powinieneś mówić do Mesjasza, żeby się Tobą zainteresował. Ale on krzyczał jeszcze głośniej i mówił, Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus podszedł do niego i mówi, co chcesz, abym Ci uczynił?
On mówi, Panie, abym widział. A Jezus powiedział, niech ci się stanie według wiary Twojej. I zaczął widzieć, ten ślepiec zaczął widzieć. Tylko dlatego, że zdecydował się na to, aby nie zatwardzić swojego serca na przechodzącego Jezusa. Dzisiaj Jezus porusza się między wami jako Święty Duch. Jeśli ktoś go nie spotkał, to jest ślepy jak tamten człowiek. Ale wystarczy, że zawołasz z głębi swojego serca. Jezus, zmiłuj się nade mną. Tam, gdzie jesteś. Powiesz, Jezus, zmiłuj się nade mną. A wtedy przejrzysz. Jezus. Mesjaszem Jezus był, w krąg znały go ulice, w krąg w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie w re. Przyprowadzili do niego ulicznicę, tak było, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Hej! Chcieliby on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział idź i świętym życiem żyj. Hej! Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy, największą chwałą moją jest przy Tobie być. Okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha, a rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieś Judeł, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Opuścił! Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w nim u Jego świętych stóp. Słyszysz? Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Jezus, największą chwałą moją jest przy Tobie być. Ho, ho. Jezus, Twa siła! Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Ja patrzę. Największą chwałą moją Jezus, Jezus. Twa siła! Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, Jezus. Na zawsze zniknął? Na zawsze zniknął smutek mój. Bo przebaczona, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Mesjaszem! Mesjaszem Jezus był, znały go ulice, znały go w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie w re. Przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Hej! Chcieliby on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział idź i świętym życie żyj. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. O Jezus, Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. Patrzę w Twoje oczy, największą chwałą Jezus, Jezus. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął? Na zawsze zniknął smutek mój żal. Poprzebaczona, poprzebaczona
zwycięsko płynę, mimo wzburzonych nas. Jezus! Okazało się, że ludzkość go zdradziła. Tak było! Diabeł roześmiał się okrutnym ha, ha, ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu gra. Lecz po trzech dniach obiegła wieść Judeł, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w nim u Jego świętych stóp. No dawaj! Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Proszę Państwa, wielu z Was chcecie teraz zatańczyć, nic w tym złego. Bóg, o którym mówimy, nie ma absolutnie nic wspólnego z religią. Amen. Jeśli chcecie zatańczyć, jeśli chcesz swoją partnerkę poprosić teraz do tańca, to wiedz o tym, że w kościele można tańczyć. Tam, gdzie Boży Duch, tam wolność. Mesjaszem Jezus był, w krąg znały go ulice. W zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre, przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Hej! Chcieliby on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie. Wszystkie grzechy! Powiedział idź i święty żyj. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją Jezus, Jezus. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął, na zawsze zniknął smutek mój. Bo przebaczona jest mi każda wina. Alleluja! Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Okazało się, że ludzkość go zdradziła. Diabeł roześmiał się okrutnym ha, ha, ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu ka. Lecz po trzech dniach obiegła wieś Judei, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Tak! Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w nim Jego świętych stóp. Jezus, Jezus, o Tobie marzę, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. O Tobie, Jezus, Jezus, Zbawicielu nasz, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą Jezus, Jezus. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jeszcze raz Jezus, Jezus, o Tobie marzę. O Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, to modlitwa. Ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła
twarz siła diabła do ziemi przygina. Jezus na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięstwo płynę mimo wzburzonych fal. Zwycięstwo płynę! Jezus, o Tobie marzę wśród bezcennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo zbudzonych fal. Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie. Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Moc! Okazało się, że ludzkość go zdradziła. Diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieś Judeę, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w nim u Jego świętych stóp. Jego świętych stóp! Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. Błogo sławiony! W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą diabła do ziemi przygina. Wysławię Cię, wielki, święty Jezus, Panie, nie bój się. Na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, ten sam Jezus, o Tobie marzę, który umarł za Twoje grzechy. Nocy. Jezus, rozchorował się wszystkimi Twoimi chorobami. Nie potrafię żyć. Wziął na siebie wszystkie Twoje zniewolenia. Największą chwałą moją jest przy Tobie. Poniósł wszelką konsekwencję grzechu. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Oto informacja dla Ciebie, Jezus, że jeszcze dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. To nie jest ważne, co powiedzieli lekarze. Cała medycyna może postawić na Tobie krzyżyk. Ale Słowo Boże mówi, że w ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. Wystarczy, że uwierzysz, że 2000 lat temu na Jezusa spadła Twoja choroba. Że On rozchorował się Twoją chorobą. Że On doświadczył Twojego bólu. Że na Niego spadły wszelkie formy Twoich uzależnień. Niemocy. Jeszcze dziś możesz się tego pozbyć. Jeszcze dziś Boża moc może zadziałać w Twoim życiu. Posłuchajcie, co ten człowiek ma do powiedzenia.
Włączyłam, ja się nagrywam. Mateusz, aż na chwilę poluzuj mi ten akordeon. Zdaj mi na uwagę. Ja sobie to znam. Dziękuję. W środę obudził mnie potworny ból ucha. Parę godzin wcześniej, kiedy robiłem sobie wieczorne czynności, wsadziłem patyczek trochę za głęboko. Obudził mnie ból, wyszedłem z łóżka. Mówię, wezmę kąpiel. Wykąpałem się, wróciłem do łóżka. Ból nie mija. Godzina pierwsza, godzina druga nad ranem. Ból się potężnie nasila. Nie budzę mojej żony, bo to nie jest problem dla chrześcijanina, który wierzy. Problem dla chrześcijanina, który nie wierzy. Ale ja wierzę. Wierzę, że 2000 lat temu Jezus Chrystus pokonał każdą chorobę, wisząc na krzyżu. I Jego bolało. Ale boli jak cholera. Za 3 godziny wstaję do pracy. Nie biorę pod uwagę, że nie pójdę do pracy. No to pojadę na pogotowie. Jadę na pogotowie najbliżej pracy. W Nowym Dworze Mazowieckim jest SOR. Pojadę na pogotowie, wyjdę z jakąś informacją i pójdę do pracy. Bo nie biorę pod uwagę, że ból zatrzyma mnie w pracy, nawet potworny. To nie są problemy dla chrześcijanina wierzącego. Przejdę do meritum. Pani doktor Zdębiała. Rozpoznanie główne. Przebicie błony bębenkowej. Pilne skierowanie do szpitala. Pokazywała mi zdjęcia w Google'ach, jak wygląda moje ucho. Przebita błona bębenkowa. Dla muzyka ucho to ważny organ, prawda? Zwłaszcza takiego sortu jak ja, który wchodzi na scenę i zdobędzie ten kraj. Dla wschodzącej gwiazdy przebita błona bębenkowa i potworny ból i utrata przynajmniej 80% słuchu na jedno ucho jest problemem, zgodzicie się. Ale to nie jest dla mnie problem, ja idę do pracy za 2 godziny. Pani doktor dała mi skierowanie, pilne skierowanie do szpitala. Popatrzcie, co chrześcijanin wierzący, że Jezus umarł na krzyżu za każdą chorobę, robi ze skierowaniem pilnym do szpitala. Nie zgadza się z tym. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Wyszedłem z tego szpitala, bo mu idę do pracy. Godzina 4, mam jeszcze godzinkę. Posiedziałem sobie w samochodzie, idę do pracy. Mówię, pójdę po pracy pójdę do szpitala na oddział. Muszę wykonać pracę, bo jestem umówiony, jestem częścią zespołu, ludzie na mnie czekają. Nie jestem frajer, jestem wierzący chrześcijanin. W pracy moja wiara wzrasta. Mówię, mam plany po pracy. Nie, idę do szpitala. Ja mam plany na wakacje. Mam plany, nie będę jechał do szpitala. Olałem temat szpitala. Wróciłem do domu. Ból zniknął. Przebita błona bębenkowa. Dla muzyka to nie jest problem. Jeśli jest chrześcijaninem wierzącym w to, że Jezus Chrystus umarł za przebitą błonę bębenkową. Mój słuch natychmiast wrócił. A ty wierzysz Jezusowi? Cześć przyjaciele. 2012 rok, od co najmniej 2009 jestem nawrócony. W 12 roku dowiaduję się, że prawa strona mojego serca nie pracuje. Lekarz kieruje mnie do szpitala. Mam zakaz prowadzenia samochodu, którym przyjeżdżam do lekarza. Siadam, jedno EKG, drugie EKG.
Lekarz patrzy na mnie jak na żywego trupa. Mówi natychmiast do szpitala. Ja mówię, mam 5 dni audytu w firmie i ludzi pod sobą, żeby iść do szpitala. Nie mam czasu na to. Lekarz do mnie mówi, no trudno, nie mogę ciebie wysłać na siłę. Przepisał mi sznur leków. To był poniedziałek. Tuż w poniedziałek na wieczór spotkaliśmy się na grupie domowej. Mówię, jak wygląda sytuacja. Chodzę tak zgięty w pół, bo nie mogę złapać oddechu, ściśnięty bandażami elastycznymi, żeby złapać oddech. Pomodliliśmy się o moje uzdrowienie. Już w środę nie czułem totalnie żadnego bólu, nie czułem nic. Oddychałem normalnie. Poszłem bodajże w piątek na przegląd jeszcze raz. Lekarz robi jedno EKG, drugie EKG, patrzy się na mnie, mówi, to jest niemożliwe. Zapis jest prawidłowy. Jeżdżę po dzień dzisiejszy samochodem. Oddycham, chodzę, funkcjonuję. Nie leżałem w szpitalu, nie brałem żadnych leków. Aktem wiary, gdyż uwierzyłem, że ten, który 2000 lat temu poszedł na krzyż i przybił wszelką chorobę, włącznie z moją, więc nie mam prawa mieć żadnej choroby. Jeżeli mam jaką dolegliwość, trudno jest powiedzieć, prawdopodobnie to moja przyczyna. Przybliżę czas jakichś 4 miesięcy temu. Spadam z kontenera, mam wybity bark. Nie mogę ruszyć ręką. Chodzę tak przez jakieś 1,5-2 miesiąca z wybitym barkiem. Po czym mnie ustawiają, nastawiają, ręką mogę ruszać. Ale przychodzi dzień, jedno z nabożeństw tu na ulicy. Jakiś miesiąc temu. Ja nie mogę ręką ruszyć. Idę jedno USG robię, nic nie wykrywa. Nie mogę dalej ręką ruszyć. Idę do masażysty. Nie wychodzę mu z pokoju, mówię, nie wyjdę, dopóki ty nie zrobisz czegoś. Plecy to miałem, jakby mnie ktoś stłukł. Po 3 godzinach ruszyłem ręką. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dotrzeć na jakiekolwiek spotkanie, które mamy jedno z główniejszych, żeby tutaj nie być, żeby nie być w obsłudze tego, żeby Chrystusa, którego poznałem lata temu, przynieść go tu na tę ulicę. Wychowany jestem całkiem niedaleko tu na Pradze. W wieku 5-6 lat zostałem zgwałcony przez moje matki konkubenta. Zabite jakiekolwiek uczucia człowieczeństwa w moim życiu były. Nienawidziłem ludzi, nienawidziłem własnego ja, własnego siebie. Patrząc w lustro, plułem na nie. Plułem na samego siebie. Dzisiaj się czuję bardzo zaakceptowany, kochany. Mam kupę ludzi wkoło siebie, którzy są moją rodziną, przyjaciółmi, za których położę życie. Pytanie, kto dzisiaj za ciebie położył życie? Czy jesteś świadomy tego Jezusa, o którym niejednokrotnie wspominasz? Co najmniej raz w roku przy wigilijnym stole. Życzę ci tego samego Chrystusa, żebyś go poznał tak, jak ja go poznałem. Uwierz. Ja tylko usłyszałem w swoim życiu, uwierz, uwierz i wybacz. Wybaczyłem i uwierzyłem. Jestem. Cześć kochani, nazywam się Mateusz Rafał. Chciałbym wam powiedzieć moje świadectwo, jak zostałem uwolniony od narkotyków, od alkoholu. Ogólnie jak spotkałem się z Jezusem Chrystusem, bo w 2018 roku pierwszy raz zawołałem do Niego ze szczerego serca, pokutując, będąc pod wpływem wtedy jeszcze pewnych używek alkoholu, zostałem uwolniony w jedną sekundę przez jedną szczerą modlitwę. W 2018 roku powiedziałem, Jezu, pozwól mi wytrzeźwieć jeden dzień, żebym przeprosił wszystkich bliskich, których zraniłem. I przez kolejne miesiące, praktycznie przez rok od tamtego momentu, żyłem w trzeźwości, ale nie miałem prawidłowej nauki apostolskiej. Szukałem, bujałem się trochę po Polsce, po różnych kościołach. I do końca nie radziłem sobie, bo moje problemy zaczęły z jakimś czasem wracać, bo moja wiara zaczęła słabnąć w to, co się wydarzyło w 2018 roku, że w jedną sekundę, kiedy byłem naćpany i nachlany, przyszedł do mnie Bóg, do mojego serca i uwolnił mnie. Jakiś czas temu jeszcze miałem te same nawroty choroby, że tak powiem, opresji demonicznych. Zawołałem kolejny raz do Boga. Boże, ja nie chcę tak żyć. Ja w Ciebie już uwierzyłem.
narodziłem się na nowo. I znowu Bóg przyszedł i uwolnił mnie. I to jest piękne, za co mu dzisiaj tutaj dziękuję z całego serca. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Amen. Amen. W tym tygodniu zostałam potrącona przez samochód. Przejeżdżałam rowerem na zielonym. Pan stał na pasie do skrętu w lewo, a że to był taksówkarz. I dostał akurat kurs, że potrzebował skręcić w prawo, więc chciał szybko przed pieszymi zdążyć i zjechać, jakby wiecie. I wjechał prosto we mnie. On w ogóle, odpadł mu jakieś tam plastiki z tego samochodu, lampa mu wyleciała, a ja mam siniaka. Rozumiecie to? Mam siniaka. I poza tym nic mi się nie stało. Wiecie, można powiedzieć, a tak, przecież to było możliwe. Tak, zgadzam się z tym, że to było możliwe, ale było też milion innych opcji, że mogłam sobie rozbić głowę, mogłam mu rozbić szybę, bo ja mu wleciałam na maskę, rozumiecie? Mogło się stać dużo rzeczy. Kiedy w ogóle się to wydarzyło, od razu za mną małżeństwo przychodziło na pasach i podeszła do mnie pani, zaczęła oglądać moją nogę, mówi, bo ja jestem lekarzem. Myślę, że ona jako lekarz wiedziała, co mogło mi się wydarzyć. I wiecie co, z 5 minut zajęło mi przekonywanie jej, że mi naprawdę nic nie jest, że ona może pójść. Bo ona nie mogła w to uwierzyć, po prostu stała przy mnie, oglądała mnie, patrzyła mi na tą nogę i nie wiedziała, co ma zrobić. Ja mówię, proszę pani, ale mi naprawdę nic nie jest. 6 lat temu poznałam Jezusa, więc mi się nie może nic stać. Amen. Słyszeliście świadectwa ludzi, bardzo różnych działań Boga w ich życiu. Ten Bóg nie zmienił się w żadnym wypadku. On jest cały czas taki sam. On dzisiaj działa w taki sam sposób, jak wczoraj, tydzień temu, 1000 lat temu i na początku. Jest do Niego taki sam dostęp przez wiarę. Dzisiaj rzecz jest o wiele prostsza, bo wierzymy nie w jakąś enigmatyczną siłę, tylko Bóg objawił się jako Jezus Chrystus, abyśmy mogli wierzyć w konkretną osobę, w konkretną sytuację. Ułatwił to ludzkości. Dzisiaj jest prosty dostęp do swojego zdrowia, do swojej siły, do swojej wolności, do zabezpieczenia życiowego. Nie musimy być zdani na los. Nie musimy być zdani na to, że są wokół wirusy, że samochody najeżdżają na ludzi. Może być tak, że przez Twoją wiarę, chwytając się tego Jezusa Chrystusa, który poniósł na sobie wszelką konsekwencję grzechu, Twoje życie stanie się wolne od jakiejkolwiek opresji. Możesz dzisiaj zostać uzdrowiony z każdej choroby. Możesz dzisiaj wyjść z jakiegokolwiek zniewolenia, w którym jesteś. Nauk może dzisiaj się skończyć. Jest wszystko kwestią Twojej wiary. Jeżeli jesteś chory, potrzebujesz uzdrowienia, chodź tutaj. Ktoś z naszych ludzi do Ciebie podejdzie, położy na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony natychmiast, za darmo. No chodź, wystaw nas na próbę. Nie bierz. Człowiek mówi, że został dziś uzdrowiony. Jeśli tego potrzebujesz, chodź. To żaden wstyd przyjąć od Boga uzdrowienie, uwolnienie. Chodź. Nie bądź głupcem, który uważa, że musi sobie sam poradzić. Nie musisz sobie sam radzić. Dzisiaj Bóg chce dotknąć swojego życia. Korony swej wyrzekłeś się. Chodź. Działajcie. To co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz? Mój grzech, mój brud zmazałeś. To mów mi, czy na co jesteś chory? Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Usiądź na ławkę i nie rób zamieszania. Podeszła do Ciebie dziewczyna, która chce Cię uzdrowić. Jak każe psu, żeby podszedł do Ciebie, to jesteś winny posłuszeństwu. Powinieneś uklęknąć i przyjąć uzdrowienie. Jesteś zainteresowany swoim zdrowiem? Jesteś zainteresowany swoim zdrowiem? To nie rzuć, bo to usiądź iść do lekarza. Jak chcesz, żeby Cię Bóg uzdrowił?
Bosieć tu. Teraz rządzisz ty nad niebo. To są właśnie aroganci. Szukamy nie arogantów. Tylko ty stworzyłeś serce. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, chodź tutaj. Chodź, wystaw nas na próbę. Chodź tutaj. Użyć za mnie i wyzwolić mnie. Ci ludzie mają w sobie moc Świętego Ducha. Ciebie znam, majestat twój, majestat twój, nie wstrzymam cię. Chodź tutaj. Korony swej wyrzekłeś. Przyjmij swój cud. To twoja wiara cię uzdrowi. Grzech mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz ty na niebo wywyższony. Jezus! Tylko ciebie Jezus wielbić chce. Tylko ty złożyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać cię. Bo tylko ty zdecydowałeś się. Tylko ty. Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. To jest dostępne. Jezus, to jest tu. Dla ciebie. Ciebie znam. Tylko ciebie Jezus. Uzdrawiamy chorych. Tylko ty stworzyłeś serce. Uwalniamy od demonów. Chodźcie. Po wieki wieczne będę kochać cię. Bo tylko ty zdecydowałeś się. Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Kto potrzebuje? Jezus, to przodu. Jest cud, że ciebie znam. Działajcie! Ludzie, uzdrawiajcie ludzi. Jezus, po kolei. Tylko ty stworzyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać cię. Jezus! Bo tylko ty zdecydowałeś się. To twoja wiara. Umrzeć za mnie i wyzwolić. Jest drogą do twojego zdrowia. Twoja wiara. Majestat twój nie wstrzymał cię. Korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz ty na niebo wywyższony. Tylko ciebie Jezus wielbić chce. Tylko ty stworzyłeś serce me. Tylko ty. Po wieki wieczne będę kochać cię. Bo tylko ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że ciebie znam. Tylko ciebie Jezus wielbić chce. Tylko ty stworzyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać cię. O Jezus! Bo tylko ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że ciebie znam. Majestat twój nie wstrzymał cię. Korony swej wyrzekłeś się. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz ty nad niebo wywyższony. Tylko ciebie Jezus wielbić chce. Tylko ty stworzyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać cię. Bo tylko ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić. Ciebie znam. Tylko ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko ty stworzyłeś serce me. Kto potrzebuje uzdrowienia? Po wieki wieczne będę kochać cię. Bo tylko ty zdecydowałeś. Kto potrzebuje uwolnienia? Umrzeć za mnie i wyzwolić. Ka
Każdy człowiek, który chce dzisiaj doświadczyć Bożej mocy, chodź do przodu. Duch Święty będzie Cię usługiwał. Skorzystaj z tego. Korzystaj, módl się o Niego. Halleluja. Nie ma takiej choroby i takiej niemocy, która jest zbyt wielka, aby moc Świętego Ducha ją zniszczyła. To trzeba chcieć. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. Aktem Twojej wiary podłączasz się do potężnej mocy. Niech trzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedy zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie Jezus wielbić chce. Tylko Ty stworzyłeś serce. Po wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie, Jezus, wielbić chcę, tylko Ty stworzyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Każdego dnia łaska Boża jest dostępna dla człowieka. Dzisiaj nie istnieje coś takiego jak przymus. Bóg nie straszy ludzi. Drzwi są otwarte. Trzeba tylko chcieć wejść do środka. Trzeba chcieć wejść. Chciej dzisiaj wejść przez drzwi, które mają imię Jezus. Wejdź w Boga, a uratujesz całego swojego ducha, a potem duszę i ciało. O, widzisz? To taka karetka pogotowia. Pogotowie z nieba. Ono Cię szuka. Wołaj do Niego. On przyjedzie na sygnale. Na sygnale przyjedzie do Ciebie. Nie przegapisz Go. Przedrze się przez te wszystkie zaułki. Wjedzie tam, gdzie nie wolno. Rozejrzyj się. On daje Ci informację, że jest. Pokazuje Ci się. Dzisiaj jest Twój dzień. Twój dzień. Dzisiaj jest Twój dzień. Dzisiaj święty dzień. Do Ciebie mówi Bóg. Dzisiaj jest Twój dzień. Dzisiaj święty dzień. Mówi do Ciebie Bóg. Daj uratować się. To Twój dzień. Człowieku, to Twój dzień. Dzień, o którym marzyli prorocy, aby widzieć Go. To Twój dzień. To święty dzień. Przyjmij dziś Bożą moc. Jeszcze dziś przyjmij Go. Zobacz, jaki dobry jest. Patrzy dziś na Ciebie z miłością. Mówi dziś, abyś wziął świętą moc
Jego krwią daną Ci, abyś żył. Oto święty dzień, święty dzień. Powiedz mi, co przeżyłeś. Z czego byłeś uzdrowiony? Nie będziesz już pił? Nigdy. Kto na ciebie położył ręce? Ta Małgosia. Pójdziesz do Małgosi. Małgosia weźmie od ciebie numer telefonu. Masz telefon? Do Małgosi zadzwonisz i będziesz Małgosi stawał relacje ze swojej wolności. Amen? Idź do Małgosi teraz. Każdy człowiek może przyjąć ratunek do swojego życia. Tylko chciej. Tylko chciej. Zdrowym być. Tylko chciej. Wolność mieć. Tylko chciej. Co dzień żyć. Tylko chciej. Łaski tej. Tylko chciej, człowieku. Zabraknie. Jest tak twój, nie wstrzymał cię. Korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Grzech mój brud zmazałeś sam. Kiedy zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz ty na niebo wywyższony. Tylko ciebie Jezus wielbić chce. Tylko Ty. Po wieki wieczne będę ufać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest tu, że Ciebie znam. Tylko Ty, Jezus, wielbić chcę. Tylko Ty stworzyłeś serce me. Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest tu, że Ciebie znam. Widzisz? To jest Kościół. Kościół! Ludzie! Którzy spotkali się z Bogiem, to Kościół. Tam jest kościółek, a tu Kościół. Jest subtelna różnica. Ktoś mówi, chodzę do kościoła. Ja mówię, nigdy do mnie nie zadzwoniłeś. Czemu do mnie nie zadzwoniłeś? Od początku Facebooka tam jestem. Jestem jednym z pierwszych w tym kraju. Tam jest mój adres domowy, numer telefonu. Tyle lat nie zadzwoniłeś. Wstręciuchu. A jestem kościołem! Ci ludzie są kościołem. Znajdziesz większość z nich w internecie. Tylko chciej poszukać, a znajdziesz kościół. Nie kościółek. Kościółków jest w Polsce tyle, co Biedronek. Kościółek na kościółku. Taka mapa jest, możesz zobaczyć w internecie. Kościoły i Biedronki. Cała Polska w tym jest. Ale kościoła jest niewiele. Niewiele jest kościoła. Niewiele. Bo kościół to ludzie. Ludzie, którzy spotkali się osobiście z Bogiem.
Rozumiecie? A nie ludzie, którzy robią dziwne rzeczy. Dziwne. Czasami się temu... Ja jestem prosty chłop. Mam 8 lat szkoły i 10 lat więzienia za sobą. Jestem naprawdę prosty. Ale czasami dziwią mnie ludzie, którzy mają 1, 2, 3 fakultety i wierzą w bzdury, które im wmawiają w kościółkach. Zamiast chwycić się prostej wiary. A my jesteśmy kościołem. Chwyciliśmy się prostej wiary. Prostej wiary. Nazywamy się Kościół Mocy. Tak w ministerstwie mamy napisane. Jesteśmy Federacją Apostolską. Nie jesteśmy ani katolikami, ani protestantami, ale jesteśmy też katolikami, też protestantami. Dobre, nie? Jesteśmy wszystkim we wszystkim. Jesteśmy Jehowi i nie Jehowi. Dobre. Jesteśmy wolni chrześcijanie i szybcy chrześcijanie. Baptyści i anabaptyści. Zielonoświątkowcy i czerwonokrwiści. Jak ci pasuje? Ważne, że jesteśmy Kościołem! Wyprowadzonym z ciemności! Wiecie, czym się różnimy od niekościoła? Tym, że widzimy i słyszymy to, czego świat nie widzi i nie słyszy. Przyłącz się do nas. To potężna sekta. Przyjdź. Na ulicy Dzierżoniowskiej 11, na Młocinach nasza sekta się spotyka. Co niedziela od 10 godziny uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Takie tam codzienności życia Kościoła. Przyjdź do nas. Zobacz, odczuj, zrozum, doświadcz. Kościół Mocy. Ulica Dzierżoniowska 11. Stołeczne miasto Warszawa. Przyjdź, a przekonasz się, jaki wielki i potężny jest Bóg. Zrób to jeszcze dziś. Wejdź na naszą stronę. kościółmocy.pl. Obejrzyj nas. Ja nazywam się Artur Ceroński. Na YouTubie są tysiące moich głoszeń. Posłuchaj sobie. Posłuchaj sobie 50, a nawrócisz się. Posłuchaj sobie 75, a będziesz wypełniony Świętym Duchem i raptem zaczniesz mówić w innych językach. Posłuchaj 100, a twoje życie zacznie się potężnie zmieniać. Jeśli przyjmiesz od proroka, co prorok ma do powiedzenia, to wszystko się zmieni.